Zdobienia, wariacje czy improwizacje były i są nie tylko stosowane w muzyce klasycznej. Spotykamy je oczywiście w jazzie, ale zawsze były obecne w muzyce ludowej czy popularnej. Wspomina o tym chociażby Leopold Mozart, czyli ojciec Wolfganga Amadeusza Mozarta, który w swojej szkole skrzypcowej pisze o tym, że nie można zaprzeczyć temu, że nawet zwykły chłop potrafi ozdabiać swą chłopską melodię, gdyż sama natura skłania go siłą do tego. Muzyka barokowa łączy się niesamowicie z zagadnieniem ornamentacji. Jest to na tyle ważne zagadnienie, które wymaga nas dosyć dużych studiów, bo ornamentacja była czymś bardzo oczywistym w baroku i część z tych ornamentów była zapisywana w utworach, a część nie. Były tak zwane ornamenty też ustalone właśnie, czyli zapisywane, które były zapisywane za pomocą przeróżnych znaków i często następowały różnice w zapisie tych znaków, nawet tak mocno, że także kompozytor miał swój styl zapisywania ornamentów. Niektórzy byli na tyle uprzejmi, że wyjaśniali ten swój system znaków w postaci wstępów na przykład do księgi utworów. I tu mamy przykład, przykład takiego wstępu do księgi z rozpisaną ornamentacją autorstwa Otetera, gdzie wyjaśnia właśnie w jaki sposób, jak rozumieć te jego znaki. Zagrawszy ileś utworów z taką ornamentacją rozpisaną, jeżeli bierzemy wtedy utwór podobnego typu, z podobnego okresu, gdzie tej ornamentacji brakuje, już intuicyjnie zaczynamy widzieć, jaki ornament pasuje w danym miejscu i możemy samemu go dodać. Taka ornamentacja zapisana w postaci znaków nie jest jedyną ornamentacją, która jest przewidziana dla utworu. Generalnie większość części wolnych, gdzie mamy dużo wolnych nut, zakładała ornamentację i to bardzo bogatą ornamentację. Doimprowizowanie, czyli wymyślenie tych ornamentów pasujących do utworu, zupełnie zmienia postrzeganie kompozycji. I to był element, który kompozytor przewidywał w pisaniu tego dzieła. To była praktyka tak powszechna, że jakby kompozytor nie wyobrażał sobie raczej wykonania dzieła bez zaimprowizowania takich ozdobników. Barokowa ornamentacja miała być swobodna i brzmieć jak improwizacja, a przede wszystkim podkreślać afekt kompozycji, na przykład poprzez odpowiedniej długości appoggiaturę lub prędkość trylu. Dodatkowo wykonawca musiał wykazać się bardzo dobrą znajomością harmonii, co i dziś jest zadaniem muzyków współcześnie zajmujących się historycznymi praktykami wykonawczymi. Biorąc pod uwagę, że improwizacja zawarta w danej kompozycji powinna być z nią spójna stylistycznie, trzeba zdać sobie sprawę z różnorodności, jaką oferuje nam muzyka dawna. W końcu zupełnie inna będzie muzyka z wieku XVII, zupełnie inna z XVIII. Zupełnie inny będzie styl hiszpański, włoski czy francuski. Idąc dalej, na terenie tych samych Włoch, zupełnie inna będzie muzyka Republiki Weneckiej, a inna muzyka Rzymu. Aż wreszcie dojdziemy do indywidualnych stylów poszczególnych kompozytorów. Przede wszystkim na przestrzeni wieków powstały całe zbiory traktatów o improwizacji. Często składały się one z całych stron, nazwijmy to, szablonów, formuł, melodyczno-rytmicznych figur do przyswojenia i wykorzystania we własnym zakresie. Na końcu natomiast pojawiały się gotowe, zornamentowane kompozycje. Całość poprzedzały spisane uwagi i spostrzeżenia autora o dobrym guście, sposobie wykonania, ćwiczenia oraz słusznym umiejscowieniu ornamentacji w utworze.
Niezwykle ciekawym przykładem traktatu w całości poświęconemu improwizacji jest Selva de Vari Passaggi z 1620 roku autorstwa Francesca Rognoniego, skrzypka dworu Sforców w Mediolanie i maestro di cappella kościoła świętego Ambrożego w tym samym mieście. Co ciekawe, został on dedykowany w całości polskiemu królowi Zygmuntowi III Wazie. Całość została podzielona na dwie części. Pierwsza połowa przeznaczona dla śpiewaków z szablonami improwizacji o charakterze wokalnym oraz druga dedykowana instrumentalistom. Traktat zawiera także wiele przykładów gotowych kompozycji, takich jak na przykład Pulcra Es Amica Mea, bazująca na motecie wokalnym Palestriny. Ponieważ jednym przychodziło to łatwiej, innym z jakimiś większymi oporami, także niektórzy kompozytorzy napisali takie utwory, które gdzie w jakiś sposób uczą nas, w jaki sposób takie ornamenty improwizować. I przykładem są tak zwane sonaty metodyczne Telemana. Tutaj pokażę, w jaki sposób to wygląda. Jest linia basu, basso continuo, jest linia melodyczna, podstawowa i dodatkowa linia, gdzie kompozytor pokazuje przykładowy sposób rozpisania takiej, zadania takiej improwizacji na bazie tej melodii, która jest, czyli często rozdrobnienia nut, dodania dodatkowych nut, które, uwaga, co jest bardzo ważne, zawsze muszą korespondować z basem. Stąd tutaj w kwestii improwizacji ornamentów tego typu bardzo ważna jest znajomość basu cyfrowanego, który mówi nam o harmonii, która w danym miejscu występuje. I patrząc na linię basu, możemy w naszej wyobraźni stworzyć dodatkowe przebiegi, melodie, które korespondują z danym fragmentem utworu. Innym bardzo ciekawym źródłem stricte instrumentalnych improwizacji są historyczne edycje utworów opatrzonych gotowymi propozycjami ornamentów wolnych części sonat. Tak się dzieje na przykład w przypadku sonat skrzypcowych op. 5 Arcangelo Corellego. Wydany po raz pierwszy w Rzymie, dokładnie na przełomie XVII i XVIII wieku, 1 stycznia 1700 roku, z czasem doczekały się wielu przedruków. Jak na przykład amsterdamskiego wydania Roger z 1710 roku z propozycją ornamentów samego Corellego, jak sugeruje wydawca. Istnieją również wersje ornamentacji tych samych sonat takich kompozytorów jak Roman czy Francesco Gimignani. Ornamentacja improwizowana jest czymś bardzo specyficznym dla nas, czyli w jaki sposób prezentuje nas jako muzyków. Więc łączymy to, żeby jednocześnie jakby styl danej kompozycji z własnym indywidualnym stylem. Także każda improwizacja jest bardzo właśnie taka swoista, indywidualna. Niezwykle cenne jest też słuchanie dobrych nagrań muzyków, którzy też zrobili
dosyć duże poszukiwania w tym aspekcie, mają też dużo doświadczeń różnych i można porównywać różne style różnych muzyków dzisiaj wykonujących tę muzykę. Inspirować się właśnie wzajemnie. Oczywiście można się domyślić, że zbyt duża swoboda we wprowadzaniu ornamentacji mogła przynieść odwrotny efekt. Pisał o tym Kwant w swoim traktacie z 1752 roku. Niektórzy uważają, iż wywrą wrażenie, jeśli wypchają adagio wieloma ozdobnikami. Jednak są oni w błędzie, pokazując tym samym brak prawdziwego wyczucia i dobrego smaku. Tacy wykonawcy nie wiedzą, że większą sztuką jest powiedzenie czegoś istotnego za pomocą niewielkiej ilości słów niż na odwrót. Wtórował mu Marburg, pisząc, że odpowiednie i nieprzesadzone zdobienie bardziej poruszy serce. Tak więc głównym zadaniem muzyków zajmujących się wykonawstwem historycznym jest zidentyfikowanie stylu i afektu kompozycji oraz dobranie odpowiednich ornamentów pod względem narodowości. Warto w tym miejscu zauważyć, że na przykład Francuzi bardzo skrupulatnie wypisywali swoje ozdobniki, podczas gdy Włosi pozostawiali wykonawcy bardzo dużą swobodę. Dzięki temu właściwie każde wykonanie mogło zabrzmieć zupełnie inaczej, co daje swego rodzaju pole do popisu wykonawcy i jego kreatywności. Na pewno dzisiaj nie każdy muzyk jest kompozytorem i nie każdy kompozytor jest muzykiem wykonawcą. Ganassi pisze, że improwizacja jest ornamentacją kontrapunktu. Jeżeli nie znamy teoretycznych zasad, trudno będzie nam osiągnąć swobodę w improwizacji. Z drugiej strony, w jakiś sposób zostaliśmy chyba ograniczeni przez zbyt precyzyjny zapis. Mówiąc o muzyce, niejednokrotnie mamy przed oczami wyobraźni kartkę z zapisanymi nutami. W czasach, kiedy muzyka była przekazywana z pokolenia na pokolenie drogą ustną albo wykonawczą, zapis nutowy dopiero się kształtował i był czymś zupełnie wtórnym. Role odwróciły się, a my uśpiliśmy w sobie naturalność swobodnego ozdabiania melodii.